druga runda, ręce na pozycji, szeroki uśmiech, wszyscy szeroki uśmiech, będzie łatwiej oddychać. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i dalej. Jak masz na imię? Daria. Daria, widziałem, że pięknie wdychałaś i wydychałaś powietrze na jodze. Po co ta joga? No to tak na razie z ciekawości, wiesz? Bo tak było to warsztatem, że ona wstanę, specjalnie budzik nastawiła. I coś daje faktycznie? Czuje się jakoś lepiej? To znaczy, generalnie lepiej dotyniona, czuję się lepiej dotyniona, tak? Rześko, obudziłam się do końca. Uśmiech. Dalej. Całkiem sporo osób jest na jodze. W tamtym roku było podobnie. Z czego wynika popularność tych zajęć? Może z tego, że to jest ciekawość ludzi. Znaczy, to jest coś nowego dla wielu osób i zawsze może warto czegoś nowego spróbować, nie? Dech, wydech, dech, wydech, dech, wydech, dech, wydech, dalej. A te machanie rękoma nie męczy? Tak z rana? Aż tak bardzo tego nie odczuwam, bardziej skupiam się na tym oddychaniu. I teraz już potrafisz oddychać, tak jak trzeba. Tak, postaram się.